Siemano do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szybsor i dzisiaj jesteśmy ponownie na Wariatkowie, ponieważ dzisiaj jest wielki dzień. Dzisiaj postaram się podać tą miksturę Milki. Muszę przygotować tą pułapkę, czyli zaaplodować tam po prostu tą miksturę, która po prostu spadnie na Milki w momencie, kiedy ona przejdzie przez drzwi i mam nadzieję, że wszystko się uda. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Zapraszam was na drugi kanał Filip Szczypka, ponieważ tam będzie się dużo działo za niedługo, więc wbijcie po prostu, wbijcie. Link jest oczywiście w opisie. Zachęcam was bardzo serdecznie. No a ja już was witam oczywiście na Wariatkowie. Mamy tutaj tą naszą potę, miksturę pamięci, która jest przygotowana już do tego, żeby rzucić prosto w Milki, żeby przypomniała sobie, kim tak naprawdę jest, bo już mam serdecznie dosyć tego, że ona totalnie tego nie pamięta. Więc idziemy przygotować tą całą pułapkę, bo to trochę zajmie, wiecie, tam trzeba jednak dodać tą, ja muszę jeszcze uważać, żeby nikt tutaj nie wszedł, albo żebym ja przypadkiem sobie w nią nie wszedł, bo jak ja w nią wejdę, to się popłaczę przez jego, popłaczę się, nie? Dobra, czekajcie, wejdźmy tak tutaj, przejdźmy tu, otwórzmy te, a czekajcie, muszę zrobić jedną rzecz jeszcze, czyli tutaj jakby rozwalić to i teraz dodać to tam, żeby... dobra, wielka chwila, ja to wkładam tam, jak teraz ktoś... Muszę teraz uważać, żeby sam sobie tutaj nie depnąć. O kurczę, czekajcie, może mam lepszy pomysł, może inaczej. Jednak nie dam tego tutaj, tylko zrobię to inaczej. Wejdę trochę inaczej, od boku wejdę, o, to jest lepszy pomysł. Tak jak wchodziliśmy tutaj, żeby stworzyć to wszystko, tak sobie wejdę teraz, bo nie ufam swoim umiejętnościom niestety w tym temacie. I boję się, że coś tutaj zepsuje i będzie kaszankens. Dobra, tu i możemy teraz wrzucić tą potę. Jest pota w środku, jest super elegancko, bardzo mi się to podoba. No i jesteśmy gotowi na to, żeby tak naprawdę jakoś ściągnąć tutaj Milki i jednak z nią tutaj, że tak powiem, no wrobić ją w tą całą sytuację. Ja myślę, że wezmę ją tutaj pod pretekstem tego pokoju, żeby ona wbiła, żeby zobaczyła tutaj to pomieszczenie, że coś chce jej pokazać i tak dalej, i tak dalej. No halo, i... Szybson! Nie, o, coś jest, o, ale mi się zakręciło w głowie! Marek, halo? Coś ty narobił! Co jest? Coś ty narobił! Jest to? Jakiś prysznic! Czekaj, coś mi spadło na głowę! No ła! Nie! Rozbiło mi się coś o głowę! O nie! Kręci mi się w głowie! Marek, o dobra, już przestało działać! Coś ty narobił! Ty wiesz, co tu było? Ale co? To była jedyna taka pota, nie ma takiej drugiej! Nie ma takiej drugiej! Jaka pota? O czym ty mówisz? Prysznic jakiś! Coś mi spadło na głowę! Co to ty na mnie zostawiłeś taką pułapkę? O ja ci dam! Ja tu przychodzę odwiedzić Marek. Ciebie, zobaczyć jak się czujesz, a ty na mnie z takim tym wychodzisz, z taką piękną tutaj miksturą na głowę! Jaką miksturę, koledze, ale to nie ty ja miałeś się dam. Przyjąć, dostałem od wróżki miksturę po jak to, żeby rzucić w nią Milki, znaczy w sumie dać jej, żeby wypiła, ale zamieniłem ją na taką miotaną, żeby ona sobie przypomniała, kim jest. Zmarnowałeś jedyną potę, którą aha. miałem. Nie ma ej, takiej czekaj, drugiej. Była mikstura, nie istnieje, która miała pamięci. Przypomnieć jej te mikstura pamięci. Wspomnienia? Nie ma o nie, o nie, no nie gadaj, co to miało być, ale czekaj, nie, tak być nie może, ona jeszcze pewnie tutaj jest jeszcze jedna, nie masz jeszcze jedną, nie prawda? Była tylko jedna, nie ma co? Drugiej, nie ma drugiej, jest jeszcze tylko jedna. Jedna. Nie, no, musisz, nie, no nie żartuj sobie, musi o trampolina, nie, no musisz Marek, mi gdzieś tutaj gdzieś, na pewno jest jeszcze jedno. No nie, no proszę, o nie, Szybson, co dobra, my teraz dobra, zrobimy? Dobra, dobra, nie, będzie koniec. Dobra, nie płacz, nie płacz, idź, dobra, jakoś to będzie, idź po prostu, idź do ale siebie. Czekaj, ja nie wiedziałem, Szybson, jak ja się, wiem, nie, jak dobrze, jakby, ja rozumiem, że nie wiedziałeś, jakby, wiesz, chill, nie? No jest mi smutno, ale nie jestem zły, wiesz? Jakby, no mogłem ale to lepiej zabezpieczyć. Co w takim razie zrobimy? Nic, ja idę po prostu porozmawiać z wróżką, ty leć do siebie. Aaa, wiesz co, dobra, pamiętaj, że jakbyś coś chciał, ja ci pomogę, ojej. Nawet odkupię tą miksturkę, jakby co. Ona na pewno nie ma drugiej, tu nie chodzi o cenę, po jak prostu, nie ma drugiej, po prostu ale wróżka na mi powiedziała, będzie. Że druga taka nie istnieje. To jest, wiesz, o nie, problem o nie, największy. Dobra, na pewno, ale szybko, na pewno znajdziemy sposób, ja ci pomogę, nie martw się. Dobra, leć do pokoju, ale co do wróżki z nią porozmawiać, bo jest tragedia. Nie, widzowie, co tu się wydarzyło? Jak to jest możliwe? Dobra, widzowie, lecę do tej wróżki, lecę do niej, muszę z nią o tym porozmawiać. To jest tragedia jakaś, która się wydarzyła w tym momencie. Straciliśmy jedyną potę, jak ja jej to mam powiedzieć w ogóle? Co tu jej czeka przed tymi drzwiami? Halo, wróżka, wróżka, jesteś, dobra, czekaj, wchodzę bokiem. O, no, słuchaj, tragedia jest. Weź te kurcze, co to ma być? Masz to, masz, wniosę ci do środka. Słuchaj, jest tragedia, siądź se najlepiej, wiesz? Usiądź sobie, bo co ci się stało? Zakupy. O, jak ty tak siadłaś? Jak się tak siada? Ja też tak chcę siąść. Jak? O kurczę, ja się położyłem, nie tak to miało wyglądać. Dobra, nieważne. Nieważne. Słuchaj, jest tragedia. Jest tragedia, bo... Pamiętasz tą miksturę pamięci, co mi dałaś, nie? Taka fajna mikstura, powiedziałeś, że jest tylko jedna taka. Pytanie mam bardzo ważne, bo nie dałeś mi diamentów. Ja wiem, że nie dałem ci diamentów, ale czy jest... Czy, no czekaj, nie bij mnie, no co? Ja chciałem się tylko po prostu spytać ciebie, czy
jest może jeszcze jedna taka mikstura? I, no bo tak jakby tamta się zmarnowała? No bo no nie mam tamtej drugiej. Przed chwilą mi ją bzyku wyrzucił z dispensera i się rozwaliła, bo ją zamieniłem na miotaną. No błagam, powiedz mi, że masz jeszcze jedną. Albo że da się ją jakoś zdobyć. Jak nie? Jak nie masz? Nie. Dobra, powiedz mi, co potrzeba do tej mikstury? Nie wiem, liście, jakieś, nie wiem, diamenty, emeraldy, redstone, nie wiem, co nie da się jej zrobić, to jest starożytny przepis elfów. Jak możesz nie znać, jesteś wróżką. Proszę, dobra, ale nie wiem, jakaś jest stara księga. Dobra, jakiś starożytny przepis, jak, z czego to się robi? Ja, nie wiem, portal zrobię, portal do innego świata zrobię, pójdę po to. Tylko powiedz mi, co tam trzeba do tego, bo ja no po prostu się popłaczę, jak nie dostanę tej mikstury. Jedyna mikstura, jak akurat została zmarnowana, no przecież można się popłakać. Poszukasz? Dobra, błagam, znajdź, że da się jakoś, mam nadzieję, że się da, bo jak się nie da, to się załamie. Niestety, jakiś, nie, no nie da się, dobra, i co ja mam teraz zrobić, no, i Milki teraz będzie tak, zawsze już nie będzie pamiętała, kim była, nie będzie pamiętała, że była moją dziewczyną, później żoną, że było palionowo i te wszystkie rzeczy, i ona to tak zapomni po prostu, jak wymyślić inny sposób, mam jej to przypomnieć, czy mam jej kijem przywalić, to nie zadziała, na pewno jak, no, to może kij zadziała? Myślisz, że może zadziałać kij? Nie? No, co by mogło zadziałać? Przypalę ją czerwoną pochodnią, co? Czy nie? Daj jej buziaka. Nie no, co ty, to jest głupie. Przecież ja będę ją całować. Nie no, co ty, kurde, no nie będę. No, żartuję. To nie zadziała. No dobra, to nawet zabawny żart był. Nie będę ukrywać, ale nie, no, jakiś... a może... O, a jakbym jej tą bagietą przy uderzył. Na obiad? Bagietę na obiad jesz? Będzie kebab? A no nie, no co? Dobra, nie będę brał ci twojej bagiety, ale... Dobra, czyli mówisz, że kij nie zadziała, buziak był głupim pomysłem. Nie wiem, co mam zrobić. To... jak się naliczają odsetki? Za co? A nie, no jak jest za tą miksturę? Jak? Ale ja nie mam, nie mogę ci dać, wiesz co? Mogę ci mój miecz jedyny oddać. Mój jedyny miecz na kochanie, że nie mam innego. Może być, to tak? Dobra, wstrzymaj chociaż zaliczki, póki co. Na chwilę, dobra, jest. Okej, dobra, bez miecza dam sobie radę. Jakie 100 diaksów? Było 80 czy 79 było. Jakie 100 diaksów? No nie, no to się... Dobra, czyli odsetki, wiesz co, ale ty jesteś taką wredną babą, to się w głowie nie mieści, taką wredną babą jesteś, że nie chcę tego miecza, mam siekierę diamentową, ten drewniany mieczyk to jest, można o łeb se rozbić, a ty nie szanujesz, wypadł mi, no ale nie, no dobrze, przepraszam, nie chodziło mi o to, że nie szanujesz starszych, bo no dała, no nie, no kurczę, i mnie teraz będzie jakaś staruszka bić, no zostaw mnie, no będę musiał w ciebie strzelać strzałą, zostaw mnie. Nie no, ta wróżka lata. No nie no, dobra, weź przez taką jedzę ze swoich umiejętności wróżkowych. Proszę. Ja po prostu chcę znaleźć sposób, jak Milki przywrócić do, wiesz, do stanu o, ustawienia fabrycznej przy ten. Dobra, jakikolwiek sposób, nie wiem. Proszę, a może w jakiejś księdze swojej pogrzebać, coś tam, wiesz. Trochę mi ci żal, ale niestety nie mogę ci pomóc. Dobra, i taka z ciebie jest wróżka właśnie. Ty powinieneś mieć rozwiązanie na każdy problem, który jest, istnieje na tej planecie. Na tym, w tym wszechświecie, w tym, jak to się nazywa, nie wiem, jak to się nazywa. Jaka własna głupota, ja właśnie przygotowałem to, chodź, pokażę ci, jak to przygotowałem. Chodź, bo ja... Po prostu nie mogę wytrzymać ze śmiechu, albo nawet, nie, wstrzymuję łzy. Łzy przez śmiech, przez płacz, czuję się jak burza przed, znaczy chmura przed burzą, taki nasiągnięty złymi emocjami. Chodź tutaj, tu, patrz. Przekminiłem taki super mechanizm, że stajesz na tych półpłytkach i stań sobie tam na środku, popatrz co tam jest do góry. Tam jest dispenser, on się powinien zaaktywować i idealnie, to było idealnie wymierzone, po prostu w punkt to było wymierzone, bo sam widziałem na własne oczy, jak bzyku szedł i zgarnął tą potę pyskiem po prostu, wiesz, idzie i pum, dostał tym w łeb. I to było idealnie, to było... No przekminione idealnie, ale ja nie miałem wpływu na to, że on tu przyszedł. Jeszcze mu wołałem, mówię, o kurczę, czekaj. Mówiłem mu jeszcze, bzyku, stój, tam, tu mu stanąłem, mówię, stój, nie idź tu, a on po prostu na pełnej wszedł i tyle, nie ma poty.
W ogóle tak swoją drogą, to jakby, jak zamieniłem to potem na miotaną, to, to jakby to też miało prawo zadziałać. Chyba ta, nie? A nie mogłeś Milki po prostu dać tej mikstury? No ona nie chciała tego wypić, nie wierzyła w to, że ona zadziała. Mówiła, że ty jesteś jakąś taką tutaj jakąś przekrętką i tak dalej. I że to na pewno nie zadziała, że zmyśliłaś sobie brak zaufania. No, no brak zaufania, no to w sumie, ale do ciebie w sumie, bo ona mi ufała, tylko jakby tobie nie ufała, że ty mogłaś zrobić taką miksturę, nie? To mikstura i tak by nie zadziałała? Jak nie zadziałała? Przy takim miotany by nie zadziałała? Czyli to trzeba wypić? Nie, no nie wytrzymam. Jak to trzeba wypić? Do mnie nie działa. No dobra, dobra, czyli w sumie ja zwaliłem i tak. To i tak by nie zadziałało. Nie, dobra, to teraz to się załamałem w sumie, szczerze mówiąc, bo nie wiem, co mam robić. Dobra, czyli jakikolwiek inny sposób, nie wiem. Wiesz co, a ja może się spalę w tym ognisku, co? Już mi się nie chce. Jesteśmy w domu, no to jest mój toast house. No nie wiem, wiesz, przypalę się, z tostem jestem w końcu, co? Bo jest jakiś sposób, nie wiem, ja już się, nie wiem, dobra, dobra, wiesz co, ja idę się przespać z tym. Ja idę się przespać, jak czekaj, jaki jest sposób? Jest to, skoro jesteśmy w domu, no dobra, no jesteśmy w domu. I co takiego tutaj chciałabyś mi powiedzieć? Mam nadzieję, że to jest jakaś pozytywna informacja. To może... Ja nie mam. Możesz iść przeszukać każdą skrzynkę w tym domu. Ja nie mam żadnych diaksów. Nie, no ty naprawdę idziesz szukać? Nie wytrzymam z tą wróżką. Dobra, ona tu zaraz zejdzie i mi powie, że nie ma żadnych diaksów. Co u? Jak tam nic nie ma? Ale telewizorek? Ej, no nie, no komornik mi przyszedł na chatę. No, ja ci... No puść, daj to tam. Daj to tam, ten telewizor był mi bardzo potrzebny. On miał jedyny bardzo fajny program. Tam był Jaś Fasola, który mówił, że będzie good. A ty mi teraz to zepsułaś. Teraz to nie wiem. Teraz to zerwałaś mi telewizor, kable się oderwały, ja nie wiem, czy to będzie działać w ogóle. Co jest? Ty to na ścianie powiesiłaś? Jak ty to zrobiłaś? To się da na ścianie powiesić? No i teraz to już nie działa mi telewizor, oczywiście zepsułaś kable inne i tak dalej. Dobra, nieważne. Dobra, nie chciałbym być niemiły, ale musisz chyba już wyjść. Spadam. No idź, ja muszę się przespać z tym, muszę się zastanowić nad tym, nad błędami w życiu i tak dalej. Oddasz mi 100... Kiedyś oddam, no. Ty jesteś po prostu niesamowita. Taka na kasę tylko, wiecznie pieniądze, diaksy w głowie. Dobra, nie, to jest tragedia, widzowie. Ja w tym momencie się chyba popłaczę, to nie ma sensu. Dobra, widzowie, ja nie wiem, co ja mam zrobić. To jest przykra informacja, nie mamy Halo, tej poty. O, w zwykłym jeszcze idzie, Szybson, no dobra. Czekaj. O co chodzi? Słuchaj, gadałeś z tą wyróżką, tak, o co gadałem, chodzi? Nie ma innej takiej mikstury. Dodatkowo dowiedziałem się, że ta miotana mikstura i tak by nie zadziałała, więc w sumie to nawet nie ważne, że to zepsułeś i tak dalej. Ja, no to koniec, Szybson, co my teraz zrobimy? No nie z tobą? Wiem, nie Musimy wiem, nie wiem, ale ja, jeszcze wiesz, co jest z tym wszystkim najgorsze, ja mam długo tej wróżki, ona mi przyszła, telewizor chciała mi zabrać, nie, w komornika bawię. O, dobra, co ona od ciebie chce, ty mówisz bombę, chce ja mam, ode mnie. Ja mam diamenty, o, dobra, ja akurat przyszedłem, bo jak wiesz, no zniszczyłem ci tą miksturę, nie chciałem, no. Tej, że tak powiem, być niemiły, masz tutaj, łap, zobacz, co mam dla ciebie, wykopane, o, kurczę, dobra, naprawdę, napracowane, ja. U kowala pracowałem, tydzień u kowala musiałem spędzić i on mi dał 45 złocistych diamentów. Nie było łatwo, ale szybko, dzięki, mam nadzieję, że uda dzięki. Ci się znaleźć jakiś dobra, inny sposób. Dobra, tu Marek, widzę, odkupiłeś swoje winy. Dobrze, dziękuję Słuchaj, ci bardzo. Odczarujemy razem. Tylko ja mam diamentową łopatę. Co ci da ta diamentowa łopata? Sposób. Ja właśnie oddałem nie tej wróżce mój diamentowy miecz, bo ona już ma taki co? Dług. No. Jak ona jest pozerna w ogóle, no ty, tak, co, dokładnie, ja no ej, dobrze, co, ona jeszcze ci chciała telewizor tak, zabrać, telewizor, ja jeszcze mi wyrwała go nie. Tu tak perfidnie z tej ściany, kable mi zerwała. Ja nie mogę, czekaj, Jaś Fasola tutaj nie był, działa, nie Jaś Fasola nie działa, był, nie działa. Był good mówił, kurczę, a teraz nie działa, o, nie wiem, tragedia, no koniec, tragedia jest. Ja powiem tak, czy ty wiesz, gdzie jest Milki, bo tak, nie, ale no nie zadziałała i właśnie nie wiem, co ja mam teraz w tym momencie robić, nie? Trudne, to będzie ciężkie. Ty byłeś w ogóle w tym, o, dobra, przyjaciel, kręca się. Możesz tu wejść, no. Mogę z powrotem? Tak. Czekaj, jak to działa? O, faktycznie, co tak, to tak, jest? Tak. To jest kozackie, dobra. To jest mega dobre, ja z góry mogę zaskakiwać na sąduty, w ogóle tu byłeś kiedykolwiek. Ja, to jest super, nie wiedziałem, że coś takiego tak. Jest. Tu, serce, co... tak, pum, i jestem iść. Na drugim piętrze. Pięknie, dobra, super. No w każdym razie, musimy obczaić plan, jak to Milki uratować, ja nie mam pojęcia. Ja też ja nie, jest... no, ale to jest jakaś tragedia. Poza tym, bardzo na ładna pszczółka, kiedy ona... Dziękuję ci bardzo kiedy serdecznie, się ja tego...
Ja wiesz co, ja tutaj muszę ci powiedzieć, ja nie wiem, ona przyleciała nawet nie wiem skąd tak naprawdę. Ja tutaj sobie powiedziałem, że chciałem sobie pozbierać kwiatki, no usłyszała, że jest dużo miotku, no i chyba sobie, wiesz, przyleciała tutaj. Ja się oczywiście mogę podzielić, no ale jak ich będzie więcej, to wiesz, nie wiadomo co się stanie. Więc muszę na pewno, nie mów tutaj, no że mieszkam, dobra? Dobra. To by było super. Dobra, słuchaj, pomyślimy. Ja muszę się pamiętaj, że możesz na mnie liczyć chipson, zawsze dobrze, i wszędzie. Dziękuję jestem ci bardzo, dzięki jeszcze raz za te 45 jaksów. No, mam nadzieję, że ci się przydadzą, ja spadam. Przydadzą. Trzymaj się, na razie. Pozdro, elo. Dobra, widzowie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. No, wydarzył się na Wariatkowie tragiczny wypadek, ale mam nadzieję, że uda nam się to jakoś odkręcić.